Witam wszystkich w moim kolejnym krótkim filmie. Za chwilę oddam głos panu Dariuszowi Kwietniowi, który opowie nam o tak zwanym powietrzu morowym, co Habsburgowie już wymyślili w 1805 roku. Proszę posłuchać chwileczkę. No, coś tu nie idzie tak jak trzeba. W 1805 roku wprowadza już postanowienia kwarantannowe, takie jakie mamy dzisiaj. Zakaz wychodzenia z domu, zakaz przemieszczania, zakaz gromadzenia i przede wszystkim rejony, które były już objęte tym zakazem, a stwierdzano, że właśnie na podstawie o przestępstwie morowym są łamane restrykcje. Wojsko otaczało dany rejon kordonem i miało prawo otwartego ognia. Czyli słuchajcie, 1805 rok. Zwierzęta, które były w gospodarstwach ludzkich, też były objęte kwarantanną. Nie wolno ich było karmić tymi odpadkami, które ludzie jedli. Nie wolno używać było właśnie odpadków żywienia dla karmienia świń oraz bydła. Dlaczego? Bo choroba przenosiła się na zwierzęta. Mówimy o 1805 roku, słuchajcie. W 1806 roku przestępstwo powietrza. O co tu chodziło? W momencie, kiedy zakażony człowiek przenosił się z jednego dystryktu do drugiego, z jednej wsi do drugiej, roznosił ze sobą tak zwane morowe powietrze, czyli je skażał. Wtedy wprowadzano kwarantannę na 20 dni na ludzi, a na 40 dni na produkty i towary. Dopóki powietrze się nie oczyściło w sposób naturalny, wiatry i przeciągi nie oczyściły danego terenu. I słuchajcie, dzisiaj, po tylu latach, po kilku wiekach, mamy dokładnie tą samą sytuację. Od 1865 roku wymóg posiadania zaświadczenia o wykonanym szczepieniu. Bez niego nie można było normalnie funkcjonować w społeczeństwie, czyli to, co dzisiaj będziemy mieli do czynienia. Czy to będzie w telefonie aplikacja, czy to będzie zaświadczenie, bez tego nie można było normalnie funkcjonować. Także proszę Państwa, to zjawisko nazywa się déjà vu, a więc te wszystkie ćwiczenia, które obecnie mamy, były już sprawdzane 200 lat temu. Jeżeli ktoś chce się bardziej wbić w temat, to proszę poszukać o tak zwanych przestępstwach morowych. Na razie.